Kraj, to są takie, że piłkarze zarabiają mostro, ale pieniądze lekko atleci nie zarabiają tyle, co trzeba. A państwo... Obrzydliwa. Po co ta muzyka? Ona tak tu nie pasowała. Dziedzinie sportu takie coś, jak my wiesz, kogoś innego, umarłego obudzić. Założenia i są w kompletnie innym miejscu. Ani przy dużych pieniądzach, ani przy reklamie, ani przy wielkich stadionach, ani przy gwiazdach sportu. Proszę w kilku słowach powiedzieć, czym jest Alternatywny Klub Sportowy Zły. Alternatywny Klub Sportowy Zły to jest projekt dosyć rewolucyjny na naszym polskim podwórku. Pierwsze rozmowy na temat założenia klubu narodziły się w głowach naszych ojców założycieli około roku temu. Pierwsze spotkania mieliśmy w praskich klubokawiarniach. Tam też mamy obecnie swoją siedzibę. Super, sportowców i w kawiarniach spotykali najpierw. Nie na boisku, nie na sali treningowej, tylko w kawiarni siedzieli. Trzeba, no, proszę kontynuować. Trzeba było omówić, więc to było dobre miejsce. Jeżeli chodzi o naszą ideę, to jest to zupełnie coś nowego na naszym polskim rynku, tak jak wspomniałam. To jest idea nowego kibicowania i nowego zarządzania klubem w Polsce. Jeżeli chodzi o kibicowanie, to zależy nam na krzewieniu idei fair play. Chcemy wyeliminować przemoc i nienawiść z trybun, tak aby na nasze mecze mógł przychodzić każdy, niezależnie od wieku i pochodzenia. Ważne jest dla nas również to, żeby równorzędnie traktować nasze drużyny. Proszę pamiętać, że AKS Zły to jest drużyna zarówno żeńska, jak i drużyna męska. Nie powiedziała pani, ale drużyna czego? Szachowa? Drużyna piłki nożnej. Piłki nożnej. Zgadza się, tak. Jest to klub sportowy, piłkarski obecnie, natomiast w przyszłości chcemy mieć również inne dyscypliny sportu. Natomiast to jest w odległej przyszłości. Teraz skupiamy się na piłce nożnej. Jak rozumiem, te rozmowy na początku to było sformułowanie takiego korpusu jakby wartości, tak, że oto my będziemy tolerancyjni, nie będziemy nikogo dyskryminowali, nie będzie u nas szeroko rozumianej, nie kiboli nie będzie, tak? Zgadza się, chcemy odejść od tego tak zwanego, nazwijmy to kolokwialnie, kibolstwa w piłce, zarówno w Polsce, na polskich stadionach, jak i na stadionach całej Europy, jak i świata. Jeszcze ważnym elementem tej całej układanki jest nowy model zarządzania klubem. Jest to klub zarządzany oddolnie przez kibiców dla kibiców, czyli nie mamy właściciela, tylko mamy stowarzyszenie, którego każdy członek ma takie samo prawo i może współdecydować i współtworzyć ten klub. A kwestie finansowe jak są rozgrywane, że każdy... Utrzymujemy się dotychczas ze składek członkowskich i z darowizn. Właśnie uruchomiliśmy akcję crowdfundingową na polakpotrafi.pl. Tam zachęcamy do wspomagania nas. Prowadzimy też rozmowy ze sponsorami, którzy mieliby nas finansować. I jak to będzie? Ale to jak to teraz będzie? Pani Karolina przed chwilą powiedziała, że każdy ma prawo głosu, że demokratyczne zarządzanie. A jak się zjawi jakiś sponsor z dużymi pieniędzmi, to powie, ja daję wam duże pieniądze i chcę mieć duży wpływ. Dlatego działamy jako stowarzyszenie, gdzie każdy głos liczy się tak samo. Chcemy uniknąć sytuacji takiej, która właśnie doprowadziła do powstania złego, że kluby są zarządzane przez właścicieli, przez sponsorów. Według nas to właśnie doprowadziło do bałaganu, który jest w polskiej piłce nożnej. Stąd w ogóle się wzięliśmy z kontestacji tej sytuacji. No tak, ale miliony euro, które przewalają się gdzieś w tej dużej piłce nożnej, to jest zupełnie inny świat. Mi się wydaje, że to... Zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego chcemy wyjść od dołu z zupełnie nową inicjatywą. Wiemy, że powstanie takiego klubu w ekstraklasie byłoby niemożliwe, bo to jest biznes. To jest tak zwany modern football w tej chwili. Natomiast my chcemy wyjść z pozycji obywatelskiej, pokazać, że jest możliwy inny model zarządzania w sporcie. No jest możliwy, to znaczy trzeba by osiągnąć, jak rozumiem, jakiś spektakularny, może nie sukces, ale na początek mały sukcesik. Na przykład, nie wiem... Awans do wyższej ligi. Po prostu. Po prostu. Uważamy, że jeżeli... zaczniemy z sukcesem sportowym, pozostałe, również finansowe,
pozwalające utrzymać klub również się pojawią. A czy to ma wymiar lokalny? To znaczy, jak rozumiem, państwo funkcjonują w konkretnym miejscu, w Warszawie, w konkretnej części Warszawy. Czy to jest tak, że ktoś z drugiego końca miasta albo z innego miasta, to tak państwa może tak jakby emocjonalnie współodczuwać z alternatywnym klubem sportowym w Złym? Tak, właśnie na tym to polega, że właśnie również nazwa nawiązuje do warszawskości naszego klubu. I to jest świadome i konsekwentne. Ktoś, kto nas w Szczecinie teraz słucha, no nie zostanie naszym sponsorem, donatorem. Nie, absolutnie zapraszamy. Mamy członków z całego kraju, nawet z zagranicy, więc to nie jest absolutnie tak, że działamy w Warszawie na Pradze i jesteśmy otwarci tylko na to środowisko lokalne. Jak najbardziej mamy swoich sympatyków, nie tyle już w całej Polsce, ale nawet są już członkowie stowarzyszenia z zagranicy. Między innymi z Wielkiej Brytanii, z Francji. Więc tak naprawdę to ma wymiar nie tyle praski lokalnej, ile już też globalny. Każdy, kto jakby dla którego nasze idee mają jakąś wartość, jest u nas bardzo mile widziany. Na tym to właśnie polega. Gdzie trenują piłkarze? Piłkarze trenują między innymi na Pradze, na stadionie przy Kawęczyńskiej. To będzie też nasz stadion tak zwany domowy, czyli będziemy na nim rozgrywać swoje domowe mecze. Dopóki państwo nie zbudują własnego w przyszłości. Oczywiście. No, za parę lat. Ale też na Kawęczyńskiej. Tak, mamy taką nadzieję. Podążamy drogą angielskiego klubu FC United of Manchester, który również wywodzi się z takiej oddolnej inicjatywy i po 10 latach niedawno zbudował swój własny stadion. To jest ciekawa historia, bo to jest historia, kiedy pani mówi o Manchesterze, to jest historia o tym, że rozczarowania działaniem właśnie wielkiego sportu, czy co to jest? Bo tam jednak była grupa ludzi, którzy no jakoś czuli się, że są razem, że ten ich klub przestaje być ich. Tak, oni się wywodzą z kibiców Manchester United, którzy zrazili się do klubu po zakupie klubu przez rodzinę Glazerów ze Stanów i postanowili założyć swój własny klub, tak od zera, od jak samego dołu tabeli, podobnie jak my. Dlatego to jest dobry przykład dla nas i chcemy podążać ich drogą. Ale jakby kluby oparte na stowarzyszeniu to nie tylko FC United Manchester, to również na przykład Barcelona albo Bayern Monachium. Nie wiem, czy wiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale większość klubów w Europie działa na zasadzie stowarzyszeń. Również te największe. No ale mamy taki system finansowania, że właśnie każdy członek się dorzuca i to jest gro przychodu? Znaczy, chyba to nie, nigdy nie jest również u nas to nie będzie główny model finansowania, bo te składki u nas nie są tak wysokie, żebyśmy mogli sami z własnej kieszeni. Wie pan, nie chodzi o wysokie składki, tylko ilość członków. Jak jest 100 tysięcy członków w całej Polsce, tylko tam złotówkę może dawać. Tak, tam jest bardzo dużo członków, to po pierwsze, ale też mają sponsorów. Tylko, że to jest odejście również od właścicielskiego modelu zarządzania sportem. Do tego też dążymy. Bardzo mnie ciekawi, czy państwo na swojej drodze spotkają właśnie kogoś z olbrzymimi pieniędzmi, kto będzie chciał zmienić zasady funkcjonowania i państwo będą w wszystkim konflikt. Bo to by było bardzo ciekawe, gdyby przyjdzie na przykład, przyszedłby jakiś taki dramatyczny, totalny antysemita i by powiedział, daję wam milion dolarów, ale po na koszulkach będziecie tam mieli albo przekreślone meczety i tak dalej. Nie, absolutnie nie. No to się na pewno nie zgodzimy. Nigdy w życiu. To jest przeciwko naszym wartościom. Także absolutnie nie. Pieniądze nie są w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsza jest idea, po pierwsze. Też nie wynik sportowy, ale ta idea. Idea czego? Żeby być razem jako kibice, czy idea społeczności, idea odejścia od właśnie wspomnianego wcześniej kibolstwa, pokazania, że można na stadionie bawić się inaczej, że piłkarze grają dla nas, my jesteśmy dla piłkarzy, że na stadionie nie ma wulgaryzmów, może być ironia, momentami bardzo potrzebna i w ten sposób możemy się bawić. Czy to, że kobiety są w klubie, albo kobiety są w drużynie piłki nożnej, czy to, bo jest takie myślenie, że to zawsze zmniejsza taki poziom agresji słownej, czy wierzą w to państwo? Czy akurat to zmniejsza agresję, to nie wiem, nie jestem przekonany, natomiast bardzo... Tutaj jest różnica zdań.
Przede wszystkim widać to po postawie naszych trenerów, którzy egzekwują właściwą postawę i bardziej... W czasie meczu od naszych zawodników raczej nie słychać przekleństw, częściej to jest jak ty podajesz motyla noga. Zgadza się. Powiedział pan na antenie radia motyla noga. Cudownie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie chciała. Będzie z nas dumna. Nie, a my mandat dostaniemy jako radio motyla noga. Absolutnie nie. Ale pani mówi, że ten poziom agresji, że to, czy to sądzi pan? Nie, wydaje mi się, że to zależy od płci. Nie, nie, nie wydaje mi się, absolutnie. Kobiety też mają pazur i potrafią go pokazać, więc absolutnie nie wydaje mi się, że to jest klucz do tego. Czy jak ktoś nas słucha i myśli sobie, no dobrze, to jest taki mały klub, gdzie wszyscy się znają i tak dalej. Czy to znaczy na przykład, że koszulki dla piłkarzy się szyje wspólnie wieczorem? Nie. Znaczy, wszystko jest profesjonalne. Nie ma jakiejś szwalni. Na niewielką skalę, tak, ale staramy się działać profesjonalnie. Od samego początku chcieliśmy, żeby piłkarze, którzy przychodzą na pierwsze treningi, wiedzieli, że mają do dyspozycji sprzęt, salę, dobrego trenera. Jak rozumiem, ktoś, kto teraz państwa słucha i chciałby wesprzeć ten projekt, przepraszam, że używam słowa projekt, no bo to jest po prostu klub sportowy, tylko że alternatywny klub sportowy, tak zły. Mówienie projekt jest trochę pejoratywne, to nie jest żaden tam projekt, to jest konkretne działanie. Jak rozumiem, każdy, kto państwa teraz słucha i chciałby państwa wesprzeć, to powinien skorzystać z portalu Polak Potrafi, tak? Tak, Polak Potrafi. Proszę wyszukać naszą nazwę, AKS Zły. Zostało nam dokładnie 7 dni do końca zbiórki. A brakuje nam jeszcze około 11 tysięcy, więc jest to kwota i duża, i mała. Liczymy bardzo na wpłaty naszych zwolenników. Nie ukrywam, że będzie to dla nas duży zastrzyk gotówki, a te pieniążki chcemy spożytkować na opłacenie boisk, zarówno treningowych, jak i ligowych, ponieważ już tak naprawdę w sierpniu rusza liga. 20 sierpnia jest pierwszy mecz mężczyzn w B-klasie, natomiast 3 września pierwszy mecz rozegra nasza drużyna damska. Więc jak najbardziej te pieniądze są nam potrzebne na opłacenie boisk oraz dni meczowych. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Przestań z tą belą. Prezydent Polski Andrzej Duda z małżonką i prezydent Panamy wraz z małżonką podeszli do delegacji młodzieży panamskiej zgromadzonej na ołtarzu papieskim. Ileż to radości, ile otwartości serca, życzliwości z tego właśnie, że to Panama będzie kolejnym krajem, który będzie przyjmować młodzież z całego świata.
bluźnictwo, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Drodzy Państwo, uczestniczymy jeszcze w tym wyjątkowym spotkaniu, spotkaniu ludzi młodych, spotkaniu braterstwa, spotkaniu miłości, w spotkaniu solidarności w tym wyjątkowym miejscu, w kampusie miłosierdzia. Ojciec Święty przekazał płomień Bożego Miłosierdzia przedstawicielom poszczególnych zakątków świata, ale także i my z tego miejsca musimy odejść, będąc dotkniętymi płomieniem Bożej miłości, miłości miłosiernej. Nad jeziorem Letnickim rybaków, którzy zarzucali sieci. Set firmly on the shore. Bring me some fish you had caught this morning. Nad jeziorem Lednickim trzy razy apostoła Piotra. Czy mnie minie bardziej niż inni? Aż owce moje, ja ci je powiem. Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tak, tak, Panie, przecież Ty to wiesz. Przerwę. Mamy jakieś komplikacje z dźwiękiem. Przypomnę Państwu, że
trwa transmisja z Brzegów, to miejscowość położona pod Krakowem, i tam w kampusie Misericordie odbyła się msza święta posłania przez Ojca Świętego. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się natomiast w Panamie. Czekamy, być może uda nam się nawiązać dalsze połączenie. Uczestniczymy w tej wielkiej radości młodego kościoła. Kampus Misericordie dobiegła końca. Msza święta sprawowana pod przewodnictwem ojca Franciszka, podczas której Ojciec Święty ogłosił miejsce kolejnych Światowych Dni. To będzie Panama. 32 i 33 Światowe Dni Młodzieży przeżywać będziemy na szczeblu diecezjalnym, natomiast 34 Światowe Dni Młodzieży z udziałem młodych z całego świata odbędą się w niewielkim państwie łączącym dwie Ameryki, północną i południową, w Panamie. Już teraz Państwa zapraszamy. Thank you.
przy śpiewie tego jakże nam doskonale znanego hymnu Światowych Dni Młodzieży z roku jubileuszowego 2000, który odbył się w Rzymie pod przewodnictwem świętego Jana Pawła II, młodzież z Panamy wynosi w uroczystej procesji symbole Światowych Dni Młodzieży, wizerunek Matki Najświętszej i także drzewo krzyża, bo to oni będą gospodarzami kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Bo PESEL jest 2702. Give others way.
Nie tylko w 1991 roku w Częstochowie umiłowana przez Jana Pawła II pieśń Barka towarzyszyła spotkaniu ludziom młodym. Nie tylko podczas tych licznych pielgrzymek, w których Ojciec Święty Jan Paweł II przybywał do ojczyzny, ale także i teraz, podczas 31 Światowych Dni Młodzieży, jakże często mogliśmy w tę umiłowaną pieśń Jana Pawła II wsłuchiwać. Ojciec Święty Franciszek zaznaczył, że dzisiaj Święty Jan Paweł II uśmiechał się, cieszył się z tego spotkania tam w rzeczywistości nieba, ale towarzyszył także ludziom młodym podczas tych Światowych Dni Młodzieży, będąc obecnym w swoich relikwiach, jako ten, który był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia.
Drodzy Państwo, bardzo wiele grup ludzi młodych jest jeszcze obecnych na kampusie Miłosierdzia. Towarzyszy nam chór i orkiestra Światowych Dni Młodzieży. Ten skład chór i orkiestry tworzył się aż przez 2 lata, od 2015 do marca 2016 roku. Chętni muzycy i wokaliści z własnej inicjatywy nadsyłali swoje zgłoszenia, chcąc aktywnie tworzyć to wspaniałe dzieło. Z otrzymanych 2000 zgłoszeń spełniających formalne warunki współpracy ostatecznie wyłoniono 280-osobowy skład chóru, orkiestrę symfoniczną poszerzoną o sekcję rytmiczną. Są to osoby pochodzące z różnych, nieraz bardzo odległych od Krakowa zakątków Polski, a także zagranicy, m.in. Austria, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia czy też Słowacja. Drodzy Państwo, to Campus Misericordiae, spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, które dobiegło końca. Ojciec Święty przewodniczył uroczystej mszy świętej posłania. Przed nami dzisiejszego dnia jeszcze 2 spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. O godzinie 17:00 Ojciec Święty spotka się z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży w krakowskiej Tauron Arenie. Natomiast na godzinę 18:15 przewidziano ceremonię pożegnania papieża. Żegnają się z Państwem ojciec Marek Raczkiewicz, ojciec Piotr Detlaff i ojciec Grzegorz Woś.
Bardzo dziękujemy, a już za chwilę modlitwa różańcowa o 12:30. Polecamy Ojca Świętego, młodzież zgromadzoną na Błoniach, na Wbrzegach, tam gdzie zakończyła się msza święta posłania. Jak słyszeliśmy, jeszcze spotkanie z wolontariuszami, jeszcze przez kilka godzin Ojciec Święty będzie w naszej ojczyźnie. Jest to ogromna radość i ogromne doświadczenie tych młodych ludzi. Módlmy się o to, by to doświadczenie w nich owocowało, by przemieniało naszą ojczyznę, ale także ojczyzny tych wszystkich młodych, skądkolwiek przyjechali. I także polecajmy w modlitwie Panamę, która będzie organizatorem kolejnych Światowych Dni Młodzieży w roku 2019. Wszystko inne traci sens.
Jezu Panu zawsze w życiu my. Jezu Panu zawsze w życiu my. Od początku tylko Ty, już na wieki będziesz moim Bogiem, Jezu. Jezu. Zaśpiewajmy jeszcze. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Pan.